Mateusz Kaniowski, a razem ze mną Mikser. Widzieliście już być może na poprzednim wiecie z Popo, że się panowie pogodzili, była zbita piona. Emocje już zeszły z ciebie? Tak, no w sensie już jakby ta cała agresja przedwaleczna, że tak powiem, zeszła z nas chyba, była bita piona, więc ja się cieszę generalnie, że daliśmy taką walkę, która podobała się ludziom. No przykro mi, że przegrałem, chciałem pokazać więcej, ale... Widziałem cię z takim gniewem w oczach na początku walki, z jakim cię chyba jeszcze nigdy nie widziałem. Kurde, no... Nie spodziewałem się, że ten gość jest w stanie mieć taką minę niedobrą. Kurde, ja też chyba się szczerze nie spodziewałem. Powiem ci, że po tym treningu na rozruch przed walką, ja jak poszedłem już do tego tunelu przed wejściem, to ja cały czas po prostu stałem tam i pompowałem się pięknym, najpiękniejszym polskim słowem do właśnie takiego rozładowywania emocji i po prostu cały czas tam kurwowałem z tyłu. Chodziłem tak, żeby po prostu się naładować tą agresją i no, jak wyszedłem do pierwszej rundy, no to naprawdę, ja też siebie takiego nie znałem wcześniej. Czułeś to wsparcie, bo na samym początku publika zaczęła krzyczeć Popo, ale wtedy wstał Budda i Patec, jeżeli dobrze kojarzę, i zaczęli się tak drzeć, że słyszałem ich lepiej niż te kilka tysięcy osób. Tak, tak, no może właśnie nie od tak licznej grupy się zaczęło, ale też słyszałem Mikser, Mikser i dziękuję bardzo za wsparcie wszystkim. Zajebiście. To było piękne. Przegrałeś nie przez byle jaką technikę, tylko przez piękny rzut przez biodro. Tak, no udało się i w momencie, kiedy już Popo mną tak rzucił, jakby położył się jeszcze na mnie, no to po prostu kurde, no przewaga kilogramów nie pozwoliła mi totalnie się wykaraskać. Zajebiście zrobił jakby robotę i no gratulacje dla niego. Ale w tej walce też miałeś swoje momenty. Tak, no ten jeden low z przytrzymaniem nogi, jak trzymałem nogę Popo właśnie i mu tego lowa kopnąłem, że tak upadł i ja na niego tam zaraz runąłem, to mi się akurat podobało, to zapamiętałem. Muszę sobie walkę obejrzeć, żeby zobaczyć, czy jeszcze jakieś fajne momenty były, ale ogólnie to cieszę się, że nie było tak, że wiesz, że wyszedłem i w 10 sekund Popo miał mnie w dosiadzie i elo. Słuchaj, musimy kończyć niestety. Powiedz mi jeszcze a propos Disa. A propos Disa? Tak, mówiłeś, że do ciebie pisał, tak? No pozdrawiamy Disa, nie? Jest ale po tym, że wrzucił po tym wszystkim, mówiłeś, że zaczął do ciebie pisać? Tak, no pisał, ale ja jakby zawsze tłumaczę Norbertowi w takich sytuacjach, że wiesz, to jest tylko memik, ja jako człowieka go lubię, szanuję i nic do niego nie mam. To, że jest, wiesz, twórcą internetowym, memicznym bardzo, no to tylko śmiech to zdrowie. Ale zaczął cię wyzywać, tak? Znaczy, no nie wiem, czy wyzywać, no jakoś tam po prostu się spiął leciutko, nie? No ale bez spinki, ja tam go lubię. Dobrze, dziękuję Mikser i gratuluję serdecznie.